Ostatnio się przebadałam, zrobiłam sobie EKG, zrobiłam sobie analizę ciała, zrobiłam sobie badania krwi i wyszło na to, że mając 52 lata, wiek mojego organizmu to 37. I wszyscy lubimy uderzenia mocy i jakby poruszamy się w tym, nie? Lubimy szybkie rozwiązania, ale szybkie rozwiązania są na nabrzmiałe, zaniedbane problemy. A dzisiaj usłyszałam, jak mówiłeś o krwi. Trzeba nam wytrwałości. Wytrwałość się okazuje w codziennym życiu. W codziennym życiu wyznawanie słowa, świadomość tego, że jak się modlę językami, to on ożywia moje ciało, że odnawia moją młodość jak u orła. To jest efekt, to ten wynik badania tego, że wytrwale chodzę w świadomości tego, że jestem podłączona do krwiobiegu Jezusa Chrystusa. Nie zasilam je syf z tego świata i jestem włączona do jego krwiobiegu. Bardzo lubię sobie w ogóle wyobrażać to, że jestem jak dziecko w łonie matki, zasilana od wewnątrz krwią z pępowiny i otoczona od zewnątrz jego włodami płodowymi i że non-stop przepływa przeze mnie życie. Mamy po to wyobraźnię, żeby po prostu korzystać z niej w ten sposób. I wszystko się dzieje według tego, w co wierzymy. Amen. Amen.